Gotowość? Jedziemy. Jedziemy, proszę pana. Jakie nastroje w szatni przed wyjazdem do Poznania i meczem z Lechem? Co prawda niektórzy twierdzą, że to w tym sezonie nie ten sam Lech, którego by się wypadało bać, no ale wiemy, że stadion przy ulicy Bułgarskiej to nie jest najbardziej ulubiony plac dla Korony Kielce. Myślę, że nastroje są pozytywne na pewno w drużynie po tym okresie przerwy na kadrę. Dobrze przepracowaliśmy ten czas. Jak to trener gdzieś tam wczoraj chyba ujął podczas rozprawy, że ta przerwa na kadrę bywa tak, że tych, którzy są w dobrej dyspozycji może troszeczkę rozstroić i odwrotnie, tych, którzy gdzieś szukają formy, pozytywnie nastawić, ale jakby nie ma się co nad tym zastanawiać, tak naprawdę trzeba wyjść w sobotę i spróbować zaprezentować się jak najlepiej. No ale w tym sezonie ma tam swoje problemy, ale na pewno kadrowo jest to drużyna jedna z najmocniejszych w polskiej lidze, więc będziemy musieli uważać. Jeszcze niedawno się wydawało, że jedenastka bez ciebie to właściwie nie ma jedenastki Korony. Okazało się, że jednak jest to możliwe. Jak to będzie w Poznaniu? Nie mam pojęcia. Trzeba zapytać trenera. Pewnie się dowiemy w sobotę tak naprawdę, więc na tą chwilę ciężko też powiedzieć. A jak to odczułeś? Ta decyzja, że usiadłeś na ławce w meczu z Jagiellonią, była bardziej spowodowana tym, że Korona wygrała z Wisłą Kraków, a ciebie akurat wtedy w składzie nie było? Czy to bardziej było pokłosie tego środowego meczu w Sandomierzu i jakiś ewentualnie? Bardziej pokłosie tego meczu w Sandomierzu. Biorąc pod uwagę to, że tak jak powiedziałeś, no Lech gra w kratkę, u siebie często zawodzi, kibice wracają jednak na Bułgarską z głośnym dopingiem, to może być ciekawe spotkanie? Myślę, że tak. Prześledząc ostatnie nasze potyczki z Lechem, zazwyczaj te mecze obfitywały w emocje, czy to w Poznaniu, czy w Kielcach. No niestety w Poznaniu, odkąd wróciłem do Korony, to nie udało nam się wygrać, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby tak było tym razem. Gdzieś tam niestrzelony karny w tym meczu, gdzie przegraliśmy 3-2 bodajże. Też karne dla Lecha, takie wątpliwe myślę, więc mam nadzieję, że teraz będzie z happy endem. Nie jest tajemnicą, że latem Lech Poznań w jakiś sposób myślał o twoim transferze. Z tego powodu jakoś inaczej podchodzisz do tego meczu w Poznaniu, czy tak jak do każdego innego? Nie, myślę, że jakbym chciał jakoś inaczej podchodzić do tych tematów, które się przewijały, to pewnie bym co 2 tygodnie musiał się nad czymś zastanawiać, a tak naprawdę do niczego nie doszło, więc jestem zawodnikiem Korony, skupiam się 100% na tym, żeby jak najlepiej wyglądać w treningu i w meczu. W tym meczu bez zęba trzonowego, można powiedzieć, czyli bez Bartka Rymaniaka, 11 meczów wygrał oddechy do dechy. To samo Michał Gardawski, który też zagrał w 11 meczach, to może być problem do Korony, bo połowa defensywy wypada. No na pewno nowa sytuacja, do której trzeba będzie się jak najszybciej zaadoptować tak naprawdę, więc wszystko jakby ta weryfikacja przyjdzie w sobotę. No to są tak naprawdę powtarzane te banały, ale no ciężko sobie to wyobrazić przed meczem, bo tak jak pan powiedział, w 11 meczach na 11 zagrali do tej pory, więc będzie to nowe ustawienie tak naprawdę. Środek obrony pewnie zostanie niezmieniony. Na bokach trener będzie musiał szukać różnych rozwiązań i wszystko wyjdzie w praniu.